Każdego dnia stykamy się z mrocznymi tajemnicami. Jedne sięgają setek lat, inne są całkiem nieodległe. Historia, którą chcę Wam przedstawić, rozpoczyna się w 1907 roku w Otwocku. Powstaje tam zakład dla nerwowo i psychicznie chorych Żydów, nazywany Zofiówką. Nazwę swą zawdzięcza fundatorce, Zofii Endelmanowej, która za ofiarowaną biżuterię kupuje 30-morgowy teren. Pod nadzorem Samuela Goldflema, przyszłego dyrektora, w ciągu roku powstaje szpital z początkową liczbą łóżek w ilości 95. Przez kolejne lata dobudowuje się następne pawilony. W roku 1935 jest to już spory zakład z 275 łóżkami. Pacjenci, którzy tu trafiają, to przede wszystkim Żydzi nieposiadający majątku. Leczeni są bezpłatnie. Tylko niektórzy utrzymywani są przez bogatych krewnych lub gminy. Leczenie chorób psychicznych w tych czasach było nowością. Praca stanowi element terapii, dzięki któremu chorzy mają być przywróceni społeczeństwu. Brzmi pięknie? Okres okupacji przynosi Zofiówce głód i tragiczne warunki. Znajduje się ona w strefie getta kuracyjnego. Jej zarządcą jest nazistowski lekarz Just Walbum. Zofiówka jest jedynym zakładem psychiatrycznym na terenie guberni. Do września 1941 roku w szpitalu przebywa 350 chorych. Transport pacjentów ze szpitala w Krakowie zwiększa tę liczbę. Rok 1942 przynosi likwidację getta. Zostaje zamordowanych 140 osób. Część zostaje rozstrzelana na miejscu, zgodnie z planem eliminacji życia niewartego życia. Część pacjentów trafia do Treblinki. Niektórzy członkowie personelu uciekają do Warszawy. Wielu pozostaje i popełnia samobójstwo. Życie odbiera sobie dr Maślanko, dr Lewinówna, szef Zofiówki dr Kaufmann, dr Lewi i kilku innych lekarzy. Po likwidacji getta i jego mrocznej przeszłości w 1943 roku w Zofiówce powstaje ośrodek, który ma na celu odnowienie krwi niemieckiej oraz hodowlę nordyckiej rasy nadludzi. Ośrodek mieści około 250 osób, matek i dzieci. Jego zadaniem jest germanizacja polskich dzieci i przygotowanie ich do adopcji w niemieckich rodzinach. Zofiówka to mroczne miejsce. Miejsce bez szans na wyjście dla pacjentów tam przebywających. Ich ciała nigdy nie zaznały spokoju, nie zostały godnie pochowane. Po wojnie w trakcie ekshumacji z masowego grobu wydobyte zostają szczątki ponad setki osób. Dziś po szpitalu zostają tylko puste, straszące swym wyglądem budynki. To one pamiętają ogrom tragedii i stanowią dziś atrakcję dla poszukiwaczy zjawisk paranormalnych. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy w Zofiówce straszy? Sanatorium owiane jest legendami. Jedna opowiada o zakonnicy, która po powrocie z misji w Afryce zachorowała na schizofrenię. Po kilku tygodniach pobytu w Zofiówce popełniła samobójstwo. Niektórzy twierdzą, że widzieli jej ducha, który wchodził do swego pokoju i zrzucał ze ścian obrazy, które zakonnica namalowała za życia. Pracownicy bali się zostawać na nocnych dyżurach. Dopiero egzorcyzmy powstrzymały odwiedziny ducha. Inną zjawą jest duch nauczyciela. Odebrał on sobie życie po nieodwzajemnionej miłości do uczennicy. Zofiówka z racji swojej mrocznej przeszłości jest nawiedzona przez wiele duchów. Są to duchy ludzi, którzy stracili tam życie. Ale nawet gdyby były to tylko opowieści zmyślone, stworzone dla emocji i wywołania strachu, to i tak trzeba przyznać, że same budynki ze strasznymi malowidłami i dziwnymi napisami budzą grozę. Wiele osób, które miały okazję być w tym miejscu, doznało dziwnych wrażeń. Czuły się obserwowane, słyszały dziwne dźwięki, widziały ruch. Twierdzą one, że nigdy nie zostałyby w Zofiówce na noc. No cóż, krwawa historia, mroczne dzieje. To wszystko sprawia, że szpital w Zofiówce ma energię, niekoniecznie pozytywną. Może ktoś z Was rozwiąże zagadkę Zofiówki.